W ciągu najbliższych dwóch lat w Nowym Sączu powstanie jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej. Dowództwo ma mieć siedzibę w budynku Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Decyzje w tej sprawie zapadły, przekonuje poseł Patryk Wicher. Proces inwestycyjny dostosowawczy budynki tutaj w Nowym Sączu będzie to kosztował prawdopodobnie kilka milionów złotych. I będzie trwał do dwóch lat, ale batalion zostanie sformowany jeszcze w tym roku. Jeśli chodzi o dowództwo, a więc myślę, że w ciągu półtora do dwóch lat będziemy witać. Już uroczyście ich w swojej siedzibie w Straży Granicznej Nowym Sączu. Na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej zostaną wykorzystane koszary przy ulicy I Pułku Strzelców Podhalańskich. Trwa ich dostosowywanie dla potrzeb armii. Bo tu mówimy o remoncie, o dostosowaniu, o przetargach, a więc o zaprojektowaniu tych remontów. W związku z tym, moi drodzy Państwo, to są takie kwestie czysto, czysto techniczne, ale już możemy się cieszyć, że wod w Nowym Sączu i w Limanowej zostało formowane. W jednostce w Nowym Sączu zatrudnienie znajdzie około 80 żołnierzy kadry zawodowej, a 150 osób będzie tu odbywać szkolenia. Oczywiście to zna sam start. Później ta, ta jednostka będzie rozbudowywana, ale tak jak mówię, na początku to ma być 80 osób kadry i 150 osób szkolonych tutaj okresowo. W związku z tym to jest duża, spora jednostka, co to jest powrót wielkiej sądeckiej historii na swoje miejsce. Ulokowanie w Nowym Sączu jednostki WOTU ma jednak także swój aspekt ekonomiczny. Nowe miejsca pracy to większe wpływy z podatków, a co za tym idzie, wzrost gospodarczy i miasta i regionu. Gdzieś muszą mieszkać, przyjeżdżają tu z rodzinami, przyjeżdżają tu z dziećmi. Ich dzieci, gdzieś muszą iść do szkoły. Gdzieś muszą robić zakupy, gdzieś muszą iść do fryzjera. Więc oni teraz gdzieś muszą zamieszkać, gdzieś muszą być mieszkanie dla nich, osiedla powstać. W związku z tym to jest bardzo poważny wpływ pitu wicytu, także dla nowego sąsiedla Limanowej, a także gmin ościennych. Jednostka wojsk obrony terytorialnej w podobnej strukturze ma powstać także w Limanowej, będzie się mieścić w budowanym specjalnie w tym celu obiekcie.